نفس نگیرید. Kriste, panie. Cześć, Sali. O, cholera. Przynajmniej otworzyłem drzwi. Ha, można i tak. Jesteś cały? Ja jeszcze nie wiem. A ty? Dobra. Patrz! Moneta! Chcesz? Jasne, dlaczego nie? Rozejrzyjmy się na dole. Nie obraziłbym się na złoto i klejnoty. Sam, nareszcie, w porządku? Przeszukałem wieżę. Pusto. Cóż, my za to jesteśmy tam, gdzie trzeba. Czekamy na ciebie. Poważnie? Okej, już jadę. Już jedzie. To dobrze. Sali. Przecież wiem. Wow. Ej, to nasi panowie? Ta Henry Avery, Thomas Tu, wspólnicy. Założyciele. Tylko czego? Najgorszego klubu poszukiwaczy w dziejach. To symbole Avery'ego i Tu. Wyglądają trochę inaczej. Tak. Są ozdobione gwiazdami. Obracają się. Ale jak należy je ustawić? Czekaj chwileczkę. Znów pirackie symbole. Adam Baldridge, Anne Bonny i Christopher Condent. Jest zbyt dużo możliwości. Sprawdźmy, dokąd prowadzą te drzwi. Wciąż mam nadzieję na skarb. Nie ty jeden.
Ej, zobacz, miałem rację. Baldridge, Bonny i Condent. Wyśmienicie. Tylko co oni tu robią? No, przekonajmy się. Wow, ale wąsy. Prawie tak okazałe jak twoje. Ujdą. Nie. Spójrz na te gwiazdy. Są takie same jak na symbolach Averiego i Tua. O, masz rację. A, no tak, Condent, czyli jednoręki Billy. To kolejny z tych gwiezdnych wzorów. Tak, ale ten się różni od poprzedniego. A, faktycznie. Bystrza H. Dzięki. Nie tylko ładnie wyglądam. Bonny była ruda. Tak. No i nic. Co myślisz? To symbole Averiego i Tiu. Gwiazdy się tam ustawiały, pamiętasz? Tutaj jest tak samo. Goście? To... no... są chyba... Nie wiesz, prawda? Ej, na świecie żyło wielu piratów, tak? Utknęliśmy. Nie utknęliśmy. Daj telefon. Zadzwonić do przyjaciela? Ciepło. Napiszę do brata.
Dobra,